Prowadzących najbliższych spotkań Polonii Bytom, kolejny mecz wyjazdowy z Odrą Włodzisław, grać będziemy 20 września, no i sprzedaż na ten wyjazdowy mecz odbywać się będzie już od przyszłego wtorku. Sprzedaż biletów tylko i wyłącznie w siedzibie klubu, także kibiców serdecznie zapraszam do tego, aby skorzystać z tego wyjazdowego spotkania. Mam jeszcze dwie informacje organizacyjne dla kibiców Polonii Bytom, a mianowicie, a są one związane z naszym derbowym pojedynkiem z Górnikiem Zabrze, który grać będziemy 26 września, mianowicie dzisiaj na meczu z Polonią Warszawa. Ultrasi będą zbierać na trybunach pieniądze na organizację oprawy meczowej na derbowy pojedynek właśnie z Górnikiem Zabrze. Sytuacja będzie o tyle inna, że zbiórka będzie prowadzona nie tylko w drugiej części spotkania, ale już od pierwszego gwizdka sędziego, także wszystkich kibiców zachęcam do tego, aby dołączyć się, aby ta oprawa rzeczywiście w meczu z derbowym z Górnikiem wyglądała fantastycznie. Również jeszcze jedna informacja. Grać będziemy pojedynek z Górnikiem, no i w związku z remontem, który mamy u nas na stadionie, trzeba teren posprzątać, no i w związku z tym kibice Polonii zadeklarowali się, że pomogą w sprzątaniu. Wspólnie z klubem ustalono, że sprzątanie będzie się odbywać już w poniedziałek na dwie zmiany, od 10 do 12, jak również od 16 do 19. Wszystkich kibiców oczywiście zachęcam do tego, aby pomóc, aby te derby mogły odbyć się w Bytomiu bez żadnych przeszkód. Widzę uśmiechy, znaczy się jest ok. Myślę, że dzisiaj nie będę miała pilować. Obie drużyny już na murawie stadionu przy ulicy Olimpijskiej. Obie drużyny powitajmy gorącymi brawami. Miejmy nadzieję, że czeka nas interesujące, ciekawe i wspaniałe widowisko. Obie drużyny już na murawie stadionu przy ulicy Olimpijskiej, ale zanim to spotkanie się rozpocznie, mam prośbę do wszystkich kibiców. Proszę o powstanie, chcielibyśmy chwilą ciszy uczcić pamięć zmarłego ojca, trenera naszych bramkarzy, Mirosława Dreszera, Zbigniewa Dreszera, także proszę wszystkich kibiców o powstanie i właśnie chwilą ciszy uczcijmy pamięć Zbigniewa Dreszera, ojca, trenera naszych bramkarzy. Dziękuję bardzo. A że drużyny już na boisku, czas na składy obu drużyn. Polonia Warszawa wystąpi na stadionie ze zestawieniem w bramce z numerem 12 Sebastian Sielowski, z dwójką Radek Gryniar, z szóstką Tomasz Kodłowiec, z numerem 7 Piotr Mieczniak, z ósemką Filip Imanowski, z numerem 11 Marek Sokołowski, z 13 Łukasz Czyński, z numerem 18 Kozioł, z 20 Jarosław Lato, z numerem 21 Krzysztof Kajkowski i z numerem 23 Radosław Majewski. Zawodnicy rezerwowi Polonii Lato, Radosław Majewski, Radosław Zasada, Łukasz Piątek, Błażej Kajkowski, Szymon Kajkowski, Jan Kajka i Sasza Junizon-Grubowicowu. Trenerem Polonii Warszawa jest Jacek Zieliński. Gospodarze Polonia Bytom wystąpią w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 33 Michał Peskowicz. Z numerem 14 Adrian Klepczyński. Z numerem 5 Tomasz Owczarek. Z numerem 18 Jacek Broniewicz. Z numerem 4 Walerii Sokolenko. Z numerem 6 kapitan drużyny Jacek Trzeciak. Z numerem 24 Rafał Grzyb. Z numerem 19 Marek Bazik. Z
16 Marcin Komarowski. Z numerem 9 Hubert Jaromin. I z numerem 25 Michał Zieliński. Zawodnicy rezerwowi to Seweryn Kiełpin, Adrian Basta, Jakub Dziółka, Peter Hryczko, Mateusz Kaczki, Radosław Kral i Robert Wojsyk. Trenerem Polonii Bytom jest Marek Motyka. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Jacek Walczyński. Jego asystentami są dzisiaj Andrzej Kuśmierczyk i Mateusz Szumigaj. Natomiast sędzią technicznym jest Zbigniew Zyk. Obserwatorem dzisiejszego spotkania jest Ryszard Wójcik, natomiast delegatem Edward Potok. Pierwsze minuty za nami. Jeszcze pytanie do wszystkich kibiców. Na pewno problemów z odpowiedzią nie będzie. Kto wygra mecz? Kto? Kto? Take!
próbuję kibiców jednak o kulturalny doping, doping, który zawsze był mocno słaby kibiców porównał taki doping, który jest na pomoc naszej drużynie. Thank you.
tego pole Łukasa. Ustawimy tu jeden. Łapa mała, rzeczka dobra. Ale do jednego. Ja ty niżej po, na słupek. Tak. Ja na ziemię, bo na ziemię. Thank you.
Na bramkę Polonii Warszawa strzelał z numerem 9 Hubert Jeromin. Jeszcze raz z numerem 9 Hubert Jeromin. Basio! Thank you.
trzeciego! Na trzeciego! Od 31 minuty Polonia Bytom grać będzie w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany z numerem 18 Jacek Broniewicz. W tej sytuacji również żółtą kartką ukarany zawodnik Polonii Warszawa grający z numerem 7 Piotr Piechniak. Tak więc od 31 minuty Polonia Bytom grać będzie w 10. Mamy zmianę w drużynie Polonii Bytom. Na boisko opuści z numerem 25 Michał Zieliński. Podziękowania do tego zawodnika za grę w dzisiejszym spotkaniu. A w jego miejsce na boisku pojawił się z numerem 22 Jakub Dziółka. Mamy 34 minutę spotkania. Ooh!
siła! Strzelał z numerem 4 Walerii Sokolenko. Dobrze pokazał. Najpierwsze! Najpierwsze! To jest to! Pójdź, Piotr! Pójdź, Thank you.
Sędzia główny zdecydował, że pierwsza część spotkania potrwa 2 minuty dłużej. Żółtą kartką ukarany zawodnik Polonii Bytom grający z numerem 24 Rafał Grzyb. Koniec pierwszej części spotkania. Jak na razie w meczu Polonii Bytom z Polonią Warszawa mamy bezbramkowy remis. Miejmy jednak nadzieję, że w drugiej części spotkania, pomimo że nasza drużyna gra w osłabieniu po czerwonej kartce Jacka Broniewicza, miejmy nadzieję, że zresztą jak zwykle nasi zawodnicy będą grali do końca. No i dają nam dzisiaj powody do radości. Miejmy nadzieję, że oglądać będziemy dzisiaj